serdecznie w mojej pracowni i dzisiaj chcę Wam pokazać, co w trawie piszczy po prostu. I muszę powiedzieć, że miałam genialny dzień do tworzenia, nie wiem, taki miałam flow, że byłam taka zmęczona wieczorem, jak po jakimś sporcie i to dobrze świadczy, takie wiecie, zmęczenie pozytywne, bo naprawdę dużo zrobiłam i jestem zadowolona. I generalnie co teraz trenuję, to minimalizacja, czyli odejmowanie i to jest bardzo trudne, wbrew pozorom. Każdy myśli, że o, jak są puste przestrzenie, to jest łatwe, tak tu tylko wytnij, no i już masz gotowe. A to wcale nie o to chodzi i to właśnie jeden z moich ulubionych ilustratorów, David Dantan, on akurat robi ilustracje mody, takie bardzo, bardzo znane. W jednym z jego wywiadów słyszałam, że największą sztuką dla niego jest odejmowanie po prostu linii, kresek i tak dalej. Tu co prawda jest kolaż, ale to działa dokładnie tak samo. Przecież biała przestrzeń, negatyw, ma również kształt i na przykład jeżeli rysujemy krzesełka i tak dalej, to nie tylko rysujemy, wiecie, nogi, tylko patrzymy, czy ta przestrzeń pomiędzy tymi nogami ma odpowiedni kształt do tego, co rysujemy. To tak przy okazji ze studiów pamiętam. No i teraz tak, jeszcze wiadomo, one wszystkie są w progresie, żadna z nich nie jest przyklejona, mogę w ostatniej chwili zmienić zdanie, ale generalnie wygląda to tak i jestem zadowolona. To jeszcze w ogóle nie jest skończone, jeszcze wiecie, cały czas myślę nad elementami, żeby to poprawić. A tutaj właśnie również wszystko jest w progresie pod wielkim znakiem zapytania. Co jeszcze uwielbiam robić, to po prostu z takich wyciętych kawałków, które są przypadkowe, to jest po prostu fragment na przykład wyciętej ręki. Chcę robić kompozycję. Mi się wydaje, że to jest fajne, bo to po pierwsze jeszcze dalej zagłębiamy się jeszcze bardziej w recykling. Jest to bardzo ciekawe i to jest wyzwanie, żeby ułożyć z tego odpowiednią kompozycję. Gdzie jeżeli interesujemy się właśnie sztuką, to wiemy, że tworzenie kompozycji to nie jest wcale taka prosta sprawa i to nie, mimo że wygląda, że to jest łatwe i tak w cudzysłowie byle jak, to to naprawdę jest przemyślane. Jeżeli robimy to oczywiście dobrze. I teraz patrzcie. No tutaj mój recykling. Niestety chciałabym mieć osobną pracownię, ale żyję po prostu w tym miejscu, gdzie pracuję, więc nie jest to łatwe, bo denerwuje mnie też bałagan. Muszę bardzo kompromisować. I tu zobaczcie, tyle narobiłam, oprócz tamtej kubki, ale chcę Wam przy okazji pokazać, co jest nowego, które są również nieprzyklejone jeszcze. No i to właśnie jest ten proces minimalizacji. Bardzo idę trochę w dadaizm, w surrealizm i widzę, że przez to, że też się rozwijam, to bardzo mi, bardzo idę w progresie, czyli to, co kiedyś w ogóle nie przyszłoby mi do głowy w ogóle, żebym coś takiego lubiła, to teraz uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I staram się po prostu, wiecie, ćwiczyć głowę w tym kierunku. No i tutaj na przykład nie wiem jeszcze, czy zobaczcie, czy, bo to jest niesklejone, to będzie równo, czy dodać to oko, czy nie. To jest w ogóle oko zupełnie od kogoś innego, od faceta tak naprawdę. To jest kobieta, a to jest mężczyzna. I właśnie nie wiem, czy zostawić taką pustą przestrzeń, ale wydaje mi się, że być może to jest dosyć ciekawe. To oko jest naprawdę takie intrygujące, powiedziałabym. No i teraz tutaj widzicie dalej. Ciągle staram się właśnie minimalizować. Pewnie jest tego też za dużo. Tu miałam w pierwotnej wersji to razem, potem to znowu obcięłam, bo im więcej patrzę, tym wydaje mi się, że jest tego za dużo. Ten akurat uważam, że jest bardzo fajny i to jest najlepsze, że to, co mi się wydaje fajne, z czego ja jestem zadowolona, no to przeważnie nie, że komuś się nie podoba, ale podobają się zupełnie inne rzeczy osobom, które mnie obserwują, więc ja już się nauczyłam, żeby nie eliminować tych rzeczy, tylko po prostu pokazywać, co jest. I każdy ma swoje zdanie na ten temat i to jest kompletnie okej. Najważniejsze, że ma jakieś zdanie, bo najgorzej, jak jest neutralne, to wtedy to tak trochę, jakby wiecie, grochem o ścianę. No i tutaj, tu jeszcze mam kompletny dylemat. Nie wiem, co zrobić z tym, czy tutaj, wiecie, to jest tak, nie? Brakuje czegoś. Czy ja to utnę, czy coś z tym zrobię. Na pewno to wykończę jakoś, ale na razie jeszcze nie mam końcowego konceptu na to. Tutaj tak samo, no i takie eksperymenty z ala puzzlami, żeby zobaczyć. I teraz jeszcze chcę Wam powiedzieć a propos copyrights, bo bardzo dużo mam pytań odnośnie tego, jak to działa, o co chodzi. Fair trade, czyli jeżeli ja bym wzięła tylko, powiedzmy, nie wiem, coś wybiorę, tą głowę i przykleiła to i do tego dodała jego ciało, gdzie jest tutaj, to Wam pokażę przykład. I przykleiła to i nie wiem, tylko zrobiła tutaj białe linie, no to to jest za mało. Ja też metodą prób i błędów niektóre kolaże po prostu za mało zmodyfikowałam, to prawda, ale sama się uczę, więc to na zasadzie takiej jest.
Ale jeżeli ja już użyję na przykład tylko tych rąk i jeszcze to zmodyfikuję, bo to jest tylko na razie proste wycięcie i ja pobawię się z tym i dodam mnóstwo innych elementów, to jest w porządku. I wiecie, no to jest taki sam przykład, jak nie jesteś artystą, no bo, bo robisz kolaże, używasz cudzych zdjęć, no ale teraz powiedzcie mi, no to kim jest stylista w takim układzie, skoro używa totalnie nie swoich rzeczy, tak? Stylista używa projektów od kogoś innego, albo architekt wnętrz, przecież on używa mebli od innych designerów, tak? On to dobiera i to nie jest tylko. Można posunąć się za daleko i może to być rozpoznawalne i można mieć kłopoty, no bo teraz w dobie copyright jest taka obsesja, że głowa mała, no ale to na własne ryzyko, tak? Ja raczej myślę, że na tyle modyfikuję, że jest to w porządku, że nie jest, że ten koncept, bo chodzi generalnie o to, że koncept tej osoby, która wykonywała to zdjęcie, musi być zmieniony, bo inaczej wchodzimy w jego intellectual property i to musi być tak zmienione, że to jest teraz moja intellectual property. I teraz tak, udałam się na takie sympozjum o copyright i tak dalej i genialnie facet opowiadał, szkoda, że nie mogłam tego nakręcić i on generalnie jest prawnikiem i pokazywał mi mnóstwo przykładów, wiecie, z takiego świata naprawdę takich znanych osób, które notorycznie inspirowały się lub używały cudzych rzeczy i to było kompletnie okej i kontrowersyjne, tak, ale było jak na przykład to słynna, wiecie, toaleta czy ubikacja, sztuka jako sztuka jest sztuką i również to jest przecież czyjaś ubikacja, nie? Czyjś projekt, a nie tej osoby, która użyła to do swojej sztuki, więc bardzo interesujące i długie, ale po tym całym właśnie, po tym całym sympozjum udałam się do tego pana i spytałam się go właśnie, jak to jest, czy pokazałam mu moje, on mówi, to muszę zobaczyć przykłady, pokazałam mu na Instagramie moje przykłady prac i on powiedział, że jak najbardziej one są zmienione i są w porządku. I zwłaszcza, że ja tworzę analogowo, to jest dużo lepiej, bo ja tak jakby, on powiedział, tak jakby już zakupiłaś tą gazetę, ta osoba już miała zapłacone, no i oczywiście wszystko na zasadzie fair trade po raz kolejny. I pytałam się również o fair trade, czy to idzie na przykład ocenić, że na przykład, nie wiem, 50% tej pracy to jest ok, albo 60% tej pracy, 40% tej pracy musi być zmodyfikowanej. Niestety nie ma na to jednej regułki jak w matematyce, po prostu robimy to kompletnie na czuja i tyle. I jeszcze się pytałam, czy jeżeli ja już, wiecie, to jest fizyczny produkt, tak, ja to robię fizycznie, tnę i tak dalej, ale jeżeli ja to później zeskanuję i chcę to sprzedać, czy to jest wtedy moje, powiedział jak najbardziej, to jak robię, to jest moje, mogę to sprzedać, bo to jest moja praca i tyle, i jest ręcznie zrobiona. No i tak jak mówię, nie chcę się tu wymądrzać, ja się dowiedziałam od tego pana, tego sama się uczę kolażu, bo dopiero kolaż zaczęłam może 2 lata temu i wiecie, oczywiście zwykłymi przerwami, no bo nie robię tylko tego, jak wiadomo, znacie mnie już na tyle, a ci, którzy nie, to robię jeszcze jakieś milion innych rzeczy, wszystko generalnie w wizualnym kierunku i mody. Ale widzę, że rosnę, że zaczynam pojmować, o co w tym wszystkim chodzi i mam nadzieję, że nigdy mnie żadna przykrość nie spotka. Tutaj naprawdę jeszcze w Stanach to jest kompletnie dziwne to wszystko, że zmienicie, ktoś może wziąć moją pracę i zmienić. Ja naprawdę widzę bardzo dużo na Instagramie, jak się ludzie inspirują i to są osoby bardzo duże, z wielkimi kontami, nic się nie czepia. Na przykład jest jedna taka malarka, którą uwielbiam, jest genialna, ale ona używa bardzo dużo inspiracji od Egona Schiele, zwłaszcza dłonie. No i to jest okej. Okay. Mam takiego artystę, który tworzy kolaże i myślę, że znaczy on jest zupełnie na innym poziomie, ale bardzo podobny i ja nie zgapiam od niego, tylko po prostu znalazłam go i mówię, wow, to bardzo podobny ma punkt widzenia. To on też zauważyłam, ostatnio przewertowywałam książkę i widziałam, że był bardzo mocno dosyć zainspirowany właśnie inną sztuką z lat 60. Ja Wam pokażę nawet też przebitkę, bo z ciekawości. To jest po prostu taka luźna rozmowa o tym. No i tutaj Wam właśnie też pokazuję. To wszystko są, wiecie, osobne elementy całkowicie. Tutaj cały czas nie wiedziałam, czy można pokazać pierś czy nie, bo dla innych to jest wielka, wiecie, drama, a dla drugich nie i w ogóle, ale myślę, że na takim zdrowych warunkach. No i tutaj widzicie, totalna dekonstrukcja, tutaj nie ma się do czego doczepić.
Tutaj być może mógłby się ktoś doczepić, bo to zbyt może i proste jest, ale podobało mi się ładne. Być może powinnam usunąć, wiecie, na przykład te sznurówki, tu oczyścić trochę to tło, może coś jeszcze dodać, ale to tak, ja nie wszystko też, przecież ja nie sprzedaję tego wszystkiego, to jest też na sztuka dla sztuki i dla ćwiczenia przede wszystkim. Z tego jestem bardzo zadowolona, bo to jest generalnie o samoakceptacji. Ja jestem wielkim fanem tego, żeby się nie dopieprzać do innych życia i każdy z nich sobie żyje po swojemu i patrzy przede wszystkim na siebie. Czyli ja jestem za tym, żeby każdy kochał kogo chce, jak chce i tak dalej, dopóki nie krzywdzi innych. I to jest naprawdę wielka miskoncepcja na temat na przykład homoseksualizmu, że ktoś kiedyś powiedział mi, że homoseksualizm to jest jak pedofil. No proszę was ludzie, no czy to jest w ogóle... No po prostu scyzorek mi się otwiera w kieszeni i nie mogę. Ale też nie chcę prowadzić do agresji, bo agresja buduje agresję, czyli staram się to po prostu przyjąć okej. Wziąć głęboki oddech i tyle, i robić swoje, i to po prostu właśnie to świadczy o. To ma wielką symbolikę dla mnie ta praca, bo tak, po pierwsze, to jest właśnie o tym, że można kochać kogo się chce, to są dwie kobiety. Po drugie, że często mamy, sami zatykamy sobie usta, że musimy się ograniczać z tym, co czujemy i tak dalej, bo nie chcemy być właśnie, mieć problemów. Właśnie society, ze społeczeństwem i wiecie, to samo dotyczy na YouTubie, ja widzę, że my się zawsze tłumaczymy, powtarzam się, ale tak jest, bo dlatego, że zawsze się znajdzie ktoś, kto wytknie, ale trzeba po prostu robić swoje i już, przełknąć, pójść na spacer, wziąć głęboki oddech i robić swoje, bo każdy ma, wiecie, inne zdanie i dopóki one jest oczywiście wypowiadane z kulturą, bo to świadczy tylko i wyłącznie o nas, a nie o tym kimś, jak jesteśmy chamscy i komentujemy chamsko, no to czy to świadczy o mnie? Nie. Czy to świadczy o tej osobie, która jest kreatorem, twórcą i tak dalej? Nie. To świadczy tylko i wyłącznie o tobie. Także to kolejna rzecz. I jeszcze jedna o samoakceptacji. Dla mnie to akurat, ja tworząc tą pracę, myślałam o sobie, że w końcu jestem na tyle stara i dojrzała, że wiadomo, nie zawsze, ale w bardzo dużym stopniu przepracowałam to, żeby akceptować siebie, to co lubię, to co kocham, kim jestem, że tworzę, bo z tym bardzo dużo też walczyłam, bo się nie opłaca, bo twórca to zawsze żebrze, bo to takie wsiu bździu właśnie z opinią innych, bo to wiecie, tak, jeżeli chodzi o ciuchy, to ja nigdy nie miałam z tym problemu, zawsze wyrażałam się poprzez ubiór już w podstawówce i od tego mnie moja kochana mama nauczyła i nie mam, mogę wyjść jak klaun i to mi nie przeszkadza, bo to jest po prostu ja to, wali mi to, no po prostu. No ale jeżeli chodzi o to, to dlatego też zahaczyłam, widzicie, o architekturę, zahaczyłam o stylizację i o mnóstwo innych zawodów przy okazji. Naprawdę nawet nie chce mi się mówić, ile przez co ja przeszłam, ale nawet fajnie, bo wiecie co, dzięki temu też szanuję innych pracę, ale też przede wszystkim się rozwinęłam w jakimś stopniu. I taki, widzicie, mam bałagan w domu, tak muszę żyć. Ale kocham to, ja bez tego nie potrafię żyć, nie potrafiłabym żyć i byłabym tak strasznie nieszczęśliwa i mam takie dni, nie powiem, że nie, że mam dosyć, bo nie mam na przykład nagle zleceń dużo, albo ceny są słabe, albo tyle pracuję i naprawdę tego dźwięku nie ma, jakbym chciała, ale z drugiej strony muszę się uspokoić i też cieszyć się tym, że to robię i że mam taką możliwość. I tyle. Zostawcie suba i lajka, jak Wam się podobało coś takiego. Dziękuję Wam, że dzielicie się ze mną swoimi pracami, że jakąś jestem dla Was inspiracją i że mówicie mi o tym, bo to wiele dla mnie znaczy, naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy. Cieszy mnie strasznie, że pokazujecie właśnie, że działacie, że robicie i tak dalej. I mam nadzieję, że się tym twórcom również, którzy mają dylematy odnośnie kolażu, przydał ten filmik, że właśnie trochę wiedzy otrzymaliście, ale najlepiej sobie zawsze wygooglować i podwójnie sprawdzić, żeby się nie czepiać, bo ja sama też nie jestem alfą i omegą. Ja po prostu to, co się dowiem, to, co przeczytam, no to biorę to za fakt i tyle, no bo z czego nie mam innej możliwości, jak tylko poszukiwania informacji na internecie i dowiadywania się od innych, a ciężko z tym. Ludzie nie chcą się dzielić informacjami w ogóle. Także to na tyle. Buziaki, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, bądźcie miłsi dla siebie, dla innych i dla naszej planety Ziemi. Pa! Generalnie
nie chciałam wam pokazać, to jest ta biblioteka, jest ogromna, patrzcie tam, ile jest w ogóle kaskad książek i wszystko pięknie, ładnie, ale akurat jeżeli dzisiaj chodzi o przecenki książek na kolorze, to nie miałam szczęścia, bo no, nic ciekawego, nic inspirującego. No, to są moje ulubione działy, architektura, wnętrza, moda, sztuka, mnóstwo w ogóle, to jest mój raj. Jeszcze bym chciała znaleźć fotografii, ale widzę, że tam część tych, tego miejsca, gdzie było o fotografii, to jest zdjęta, bo chyba segregują, więc może i też jest szansa na jakieś kolaże. Tak mi się by też marzyło prowadzić warsztaty, wtedy bym mogła przynajmniej coś zarobić i pomóc bibliotece. Może mi się uda. Będę pytać, chociaż wątpię, bo chodzi jakieś tam zawsze szczegóły. Znalazłam coś o kolażu, ale jaja, bo tak samo się nazywa jak nasz znajomy. Właśnie mu wysyłam, że nie wiedziałam, że książkę napisał. I tu widzę, że jest parę o kolażu. Przejrzę to i zobaczę, co jest ciekawego. Tyle generalnie, zobaczymy, czy coś tu jest warte. Zaciekawiła mnie okładka, bo była taka minimalistyczna. Patrzcie. Wycinanka. Zajebista. Patrzcie.